Dzień dobry, cześć. Witam wszystkich w kolejnym odcinku vloga, w którym odpowiem na kilka pytań zadanych przez Was na mojej stronie. Pierwsze dzisiaj pytanie: Podczas gania w piłkę, już dawno, już dawno temu często robiłam wślizgi. A teraz po jakimś czasie strzelają mi kolana, i przy bieganiu bardzo bolą, czy da się to jakoś wyleczyć. Myślę, że te wślizgi, Pani Tereso. Nie są związane z tym, że teraz bolą kolana i strzelają. Myślę, że ten związek jest bardzo, bardzo mały, jeśli w ogóle. Natomiast z kolana, takie ogólne pojęcie, często można je usłyszeć, strzelają i bolą, szczególnie przy wysiłku, lub po nim. Najczęściej taka sytuacja jest związana. Z, z chondropatią lub chondromalacją żebki, czyli z przewlekle przeciążoną, niepełnowartościową chrząstką stawową, która pokrywa powierzchnię stawowe stawu rzepkowo udowego czyli generalnie odczuwane w przednim przedziale kolana. Zazwyczaj, albo bardzo często, dotyczy ten problem e, ludzi, którzy dawniej bardzo dużo uprawiali sportu, mieli bardzo dobrze rozbudowane mięśnie uda, głównie czworogłowy uda. Później, z różnych przyczyn, najczęściej praca, dużo zajęć, brak czasu na sport. Tego sportu oprawiają dużo mniej lub wcale bardzo okazyjnie. Wtedy, mięsień czworogłowy uda, który można by w dużym uproszczeniu powiedzieć, przy dobrym napięciu i sile, po pierwsze stabilizuje prawidłowy i zapewnia prawidłowy tor ruchu rzepki. W czasie ruchów kolana. Po drugie, tak jakby powoduje, że położenie stałe tej rzepki jest troszkę wyżej, co powoduje, że obciążenie powierzchni stawowych stału rzepkowołdowego jest, jest dużo mniejsze. W przypadku, kiedy ten mięsień słabnie, a jest to mięsień, który najszybciej e, traci e, masę przy zaprzestaniu lub wyraźnym zmniejszeniu aktywności sportowej. Ta rzepka na stałe, troszeczkę niższe położenie ma, co się wiąże z dużo większym obciążeniem powierzchni stawowych rzepki i przedniej powierzchni kości udowej. W związku z tym te obciążenia przewlekłe są e, dużo większe i najczęściej takie problemy. Najczęściej można poznać e, ten problem po tym, że ból jest głównie po wysiłku, głównie po zasiedzeniu się tak zwanym, czyli, czyli po wysiłku, gdzie odpoczywamy, siedzimy ze zgiętym kolanem robi się nieprzyjemnie i musimy wręcz rozruszać kolano szczególnie jeśli wstajemy przy schodzeniu po schodach w dół przy bardzo zaawansowanej postaci nawet w nocy leczenie tutaj jest dość proste chociaż ogólnie mało się o tym nadal mówi i bo nie jest jest proste, ale, ale w teorii, ale troszkę trudniejsze do wykonania. Chodzi nam o to, żeby, żeby zapewnić mniejsze obciążenia powierzchni stawowej rzepki i, i powierzchni przedniej udowej, czyli przede wszystkim rozbudować siłę mięśnia czworogłowego uda, jednocześnie nie przeciążając tych powierzchni stawowych stawu rzepkowo-udowego, a jak większość z nazwie prawie wszystkie ćwiczenia wzmacniające mięsień czworogłowy uda przeciążają właśnie ten staw. Natomiast nie wszystkie. I tutaj w takiej sytuacji problem bardzo często występuje szczególnie u pacjentów operowanych, dłużej leczonych z powodu kolana, jakiegokolwiek problemu w kolanie. Tutaj należy dobrać bardzo dobrze trening pod osobę indywidualnie. Ten trening ma być przede wszystkim bezpieczny, nie może być bolesny, nie ma prawa być bólu po treningu, a jednocześnie ma być bardzo intensywny i bardzo mocno obciążający mięśnie uda, mówimy tutaj o mięśniu czworogłowym. I czyli w pierwszym momencie dajmy na to, jeśli mamy pacjenta po operacji, trening izometryczny, można w treningu izometrycznym naprawdę też duże obciążenia przyłożyć. W drugim okresie, niedalekim, bardzo dobry jest, mało u nas jeszcze stosowany, trening w basenie i w basenie bez gruntu, gdzie rewelacyjnie, bez żadnych obciążeń stawu rzepkowo-udowego możemy wzmocnić mięśnie uda. A z drugiej strony w, e, trening w basenie z gruntem, gdzie w małym, delikatnym półprzysiadzie, stosując różnego rodzaju mikrostepy, mikropodskoki, wiele różnych innych ćwiczeń, można... Bardzo dobrze popracować nad siłą mięśni uda, nie przeciążając jednocześnie stało udowego Oczywiście kolejnym uzupełnieniem tego działania jest kwas hialuronowy. Dobry preparat kwasu hialuronowego podany do stawu zwiększa poślizg, zmniejsza obciążenia, zwiększa amortyzację i co jakiś czas podanie go bardzo ułatwia sprawę. To była odpowiedź na to pytanie. następne. Pan Adam Melkowski. Witam Panie Jacku. Mam pytanie co do zastosowania skarpet kompresyjnych w piłce nożnej. Kiedy stosować? Co one dają? Pozdrawiam, liczę na odpowiedź. Na ten temat też już rozmawialiśmy. Krótko tylko przypomnę, że, że nie tylko w piłce nożnej, w każdym sporcie, w każdym wieku skarpety kompresyjne mają sens. Mają sens to stosowanie ich ma sens głównie w okresie pomiędzy wysiłkiem, kiedy podróżujemy, kiedy długi okres siedzimy w miejscu bez ruchu. Dlatego głównie w podróży zapewniają one brak zastoju żylnego w naczyniach kończyn dolnych, a przez to zapewniają o wiele lepszy stan mięśni, brak obrzęków kończyn dolnych. Które wcale nie są rzadkością u sportowców, którzy mocno trenują, a jednocześnie dużo podróżują z meczu na mecz. To jest główna ich zaleta, poprawiają krążenie i w zasadzie to wystarczy. Sens jest je stosować poza podróżami i unieruchomieniu. Również coraz więcej sportowców stosuje po prostu je do chodzenia na co dzień. I tak naprawdę coraz częściej ta odzież kompresyjna jest stosowana nie tylko na podudzia, ale całe kończyny dolne, ale również inne części ciała. Kolejne pytanie. Witam, bulwien, Zadła zadłażebki u piłkarza 11 lat. Co robić? Niezależnie od wieku, czy jest to dziecko 11-letnie, czy, czy dorosły, bulwien, Zadła zadłażebki <laughs> powinien dla nas zawsze. Być podejrzany i powinniśmy szybko reagować, czyli najpierw dowiedzieć się, jaki jest powód bólu, czy dotyczy więzadła rzepki bo może dotyczyć paru struktur w okolicy. I należy zdrożyć szybkie, sprawne postępowanie, dlatego że problemy rzeczywiście, jeśli dotyczą więzadła żebki, bardzo szybko robią się problemami przewlekłymi. Które długo się leczy, w związku z tym występuje później długa przerwa w sporcie. Taki problem, akurat chociaż na szczęście bardzo mało nasilony, wystąpił ostatnio u Roberta Lewandowskiego na kadrze. Właśnie, pomimo, że problem był bardzo delikatny, postanowiliśmy, że nie zagra w meczu z Portugalią, aby nie stał się przewlekłym i aby w kilka dni zakończyć dolegliwości. Yy... Najczęstsze problemy, jakie mogą wystąpić w dla rzepki powoduje się jego ból. U 11-letniego u u 11 dziecka oczywiście yy, na pierwsze miejsce wysuwa się choroba osgot szlatera, yy, czyli opóźnienie zamykania się jądra kostnej jakości piszczelowej w okolicy przyczepu, więzadła rzepki do tej kości. Na ten temat rozmawiałem ostatnio i jeszcze jakiś czas temu i całe postępowanie wyjaśniłem. Aby rozpoznać tą chorobę wystarczy zrobić zdjęcie rentgenowskie, kolan obu, boczne i, i mamy pewną odpowiedź, czy to jest problem. Jak wiemy, nie jest to duży problem, czasem wiąże się z koniecznością od stawienia wysiłku sportowego na kilka miesięcy. Natomiast no, chcemy szybko wiedzieć, czy to o to schorzenie najczęściej chodzi, czy nie. Inne problemy, które mogą wystąpić akurat u dziecka 11-letniego rzepki, to przeciążeniowy stan zapalny tego więzadła. Najczęściej występuje on na przyczepie bliższym więzadła do rzepki. Chociaż u dzieci ten problem występuje dużo rzadziej, bardzo często o wiele częściej u sportowców dorosłych, dojrzałych, jest to przeciążeniowy stan zapalny bliższego odcinka więzadła rzepki, wynikający zbyt dużych obciążeń tego więzadła, tutaj potwierdzamy to schorzenie ten stan przeciążeniowy w badaniu ultrasonograficznym, należałoby się wybrać do dobrego ultrasonografisty narządu ruchu, który rozpozna w takim przypadku przekrwienie stan zapalny obrzęk. Lub, oby nie, ale po jakimś czasie zmiany, zmiany zwyrodnieniowe tego przyczepu bliższego więzadła rzepki. Do niedawna, jeszcze kilka lat temu, nawet w średnio zaawansowanych stanach przeciążeniowych, z wyrodnieniowych przyczepu bliższego więzadła rzepki. Stosowano leczenie operacyjne. Stosuje się często iniekcje czynników wzrostu PRP, czyli bogatopłytkowego osocza, aby oraz leków przeciwzapalnych, aby ograniczyć stan zapalny, aby spowodować lepszą regenerację, lepsze wygojenie się Więzadła rzepki w miejscu zmian. Wydaje się jednak, że kluczowym, nawet nie wydaje się, przepraszam, jest oczywiste, że kluczowym e, działaniem w celu zakończenia e, kolana skoczka, czyli tak się nazywa właśnie ten problem ze zmianami zapalno-jednymi, przeciążeniowymi bliższego odcinku więzadła rzepki. Właśnie dlatego, że najczęściej występują u sportowców, którzy dużo skaczą, często cierpią na to skoczkowie, siatkarze, sprinterzy. Kluczowym działaniem jest sprawienie, aby przyczep bliższy więc był poddany dużo mniejszym regularnym obciążeniom, pomimo uprawiania na maksymalnym poziomie sportu. Aby tak zrobić należy bardzo umiejętny sposób wzmocnić mięsień czworogłowy uda, czyli podobnie jak w problemach ze stawem rzepkowo-udowym, jednocześnie nie przeciążając więzadła rzepki. Tak samo jak w przypadku stawu rzebkowołudowego niewiele jest takich ćwiczeń, które potrafią odciążyć więzadło rzepki, wzmacniając bardzo istotnie mięsień czworogłowy uda, tak aby w czasie ćwiczeń Jedno nie szkodziło właśnie drugiemu, natomiast parę lat temu został stworzony idealny protokół rehabilitacyjny, a jednocześnie naprawdę wymagający, treningowy, który w rewelacyjnym stopniu, e, w cudzysłowie, załatwia sprawę, czyli w kilka tygodni pozwoli zakończyć problem. Jest to protokół Alfred Sona, coraz szerzej znany. Z różnymi modyfikacjami w zależności od, od sytuacji. W każdym razie, ten protokół stosowany na różnych etapach problemu z więzadłem rzepki w stanie zapalnym na przyczepie bliższym do rzepki, ten protokół sprawił, że w ciągu ostatnich paru lat, przynajmniej w moim przypadku, Doszło do sytuacji takiej, że dwa lub trzy razy tylko musiałem, byłem zmuszony do przeprowadzenia małego zabiegu operacyjnego, aby pacjent mógł wrócić do sportu. Olbrzymia większość przypadków wyprowadziło, udało się wyprowadzić właśnie w ten sposób. Eee, jeszcze jedno pytanie na dzisiaj. Jestem po szyciu łąkotki, która mi się odwarstwiła w wyniku skręcenia kolana. Minęło 2,5 miesiąca od operacji. Widzę, że w czasie rehabilitacji powrót jest głównie skupiony na odbudowie i wzmocnieniu mięśni w nodze. Damian Łusiak. Yy, tak, jest to zrozumiałe, jest to oczywiste. Yy, za stabilizację kolana odpowiadają stałe struktury stabilizujące to kolano, czyli więzadła, po kształt powierzchni stałowych, łąkotki. Dlatego też jeśli Uszkodzona łąkotka rokuje na wzrost. Są to rzadkie sytuacje, ale zdarzają się takie, Czy jeśli uszkodzona łąkotka jest uszkodzona w części unaczynionej, przytorebkowej, w cudzysłowie w ładny, regularny sposób, staramy się ją szyć. To kolejnymi czynnikami powodującymi, zapewniającymi stabilizację kolana jest siła mięśni. Głównie siła mięśni uda. Tym trochę bardziej mięsień czworogłowy uda. Oraz stabilizacja nerwowa, czyli czucie głębokie, propriocepcja, stabilizacja nieświadoma. Te dwa czynniki również są bardzo, bardzo istotne. Stabilizacja mięśniowa, można obrazowo w skrócie przedstawić to tak, że jest odpowiedzialna w 25% za, za stabilność kolana a stabilizacja nerwowa nawet w trochę większym stopniu. Także, fakt, że po szyciu łąkotki 2,5 miesiąca i Pan w tej chwili mocno trenuje mięśniowo, jest oczywisty ten trening też w przypadku sytuacji po szyciu łąkotki musi być dość dobrze dopracowany, dostosowany do tej sytuacji. Nie ma bardzo obciążać powierzchni stawowych, czyli też szytej łąkotki. Ale musi być bardzo intensywny, bo masę mięśniową, siłę czystą mięśniową możemy zbudować tylko ćwicząc na, na rzeczywiście dużych obciążeniach. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.